Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobry zespół, mają bardzo dobrych zawodników. Byliśmy przygotowani na to, że to nie będzie spacerek. W zasadzie w tej lidze nie ma łatwych spotkań, także byliśmy na to gotowi. No szkoda gdzieś tego czwartego seta na pewno, bo mieliśmy przewagę i stanęliśmy w jednym ustawieniu. Karol Butryn pokazał kolejny raz, że ma tą małą zagrywkę. Nie mogliśmy zrobić przez parę punktów przejścia i no niestety końcówka też później przegrana i ten tiebreak już trochę nerwowości się wkradło. Straciliśmy trochę punktów na początku i później ciężko było dogonić rywali. Myślę, że na pewno przede wszystkim zagrywka. Do momentu 16-10 w czwartym secie graliśmy bardzo dobrze, te sety wygrane były dość pewnie. A w czwartym secie przy wyniku, jak dobrze pamiętam, 16-10, Karol Butryn wszedł na zagrywkę i Olsztynianie podgonili ten wynik. Wygrali tego czwartego seta i tak samo postawili na zagrywkę w tiebreaku, opłaciło im się to. No i wygrali, myślę, zasłużenie. My możemy być troszeczkę źli na siebie przez tego czwartego seta, ten jeden przestój, no ale... Ale też bardzo dobra dyspozycja tutaj Olsztyna na zagrywce. Tak naprawdę nie patrzymy na takie rzeczy. Do każdego spotkania podchodzimy tak samo, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. No szkoda na pewno, że gdzieś na tej hali przed naszymi kibicami nie udało się tej serii podtrzymać. We wtorek jest okazja do zrewanżowania się i mam nadzieję, że w Lublinie z Lublina przywieziemy przed świętami 3 punkty.